Cześć, z tej strony Ryszard Czartowski. Dzisiejszy materiał będzie o izolowanym ruchu w stawie biodrowym. W dalszej części tego filmu nauczę Was, jak poprawnie wykonać czyste zgięcie w biodrze. I teraz, dlaczego ten ruch jest tak bardzo ważny? Ponieważ przede wszystkim rozpoczyna dwa takie wzorce ruchowe jak martwy ciąg, czyli hops, to i przysiad. Jeżeli chcesz wykonać poprawnie przysiad czy martwy ciąg, powinieneś nauczyć się wykonywać poprawnie izolowane zgięcie w biodrze. Przysiad i martwy ciąg to są takie dwa wzorce ruchowe, których uczymy się naturalnie już od najmłodszych lat. Jeśli dziecko uczy się poruszać, przemieszczać, stawia pierwsze kroki, bardzo często wykonuje właśnie przysiad i martwy ciąg. To jest bardzo naturalne. Zwróćcie uwagę, że każdego dnia powinniśmy wykonywać wielokrotnie właśnie przysiad i martwy ciąg. Dlaczego? Podnosząc przedmioty z ziemi, możemy to wykonać na zasadzie martwego ciągu lub przysiadu, tak? Czyli jest to coś, co powinno być nam bliskie i co mamy opanowane do perfekcji. Jednak to, co zrobiliśmy z własnym ciałem, styl życia, który prowadzimy, ten system, którym niestety wielu z nas musi, do którego wielu z nas należy i w którym musimy brać udział, sprawia, że nasze ciała są po prostu kalekie. Zapomnieliśmy wszystko, jak wykonać poprawny przysiad, jak wykonać martwy ciąg, jak oddychać, jak napinać mięśnie brzucha. Po prostu jesteśmy dosyć mocno kalecy w dzisiejszych czasach. Dlatego warto starać się uczyć tych poprawnych wzorców, zwracać uwagę, jak powinniśmy to wykonywać tak, aby przez długie lata zachować zdrowie i określoną jakość życia. Dobrze, zobaczmy, co się stanie, jeżeli nie będziesz potrafić wykonać izolowanego zgięcia w stawie biodrowym. Zacznijmy od przysiadu. Poprawnie powinno wyglądać w ten sposób, że rozpoczynasz ten ruch tutaj od stawu biodrowego, zachowując jednocześnie naturalne krzywizny kręgosłupa. Hops. I teraz, wielu z nas wykonuje ten ruch właśnie niszcząc krzywizny kręgosłupa, czyli hops, w ten sposób. Często, to jest bardzo częsta praktyka, czyli pogłębia się kifoza piersiowa, wypłyca się lordoza lędźwiowa, krążki międzykręgowe są narażone na zniszczenie, występuje ogromna siła, która potrafi je zniszczyć i oczywiście jądro miażdżyste w tym momencie jest narażone na przemieszczanie się, czyli wszystkie wypukliny, przepukliny. Bardzo częstą praktyką jest również wychodzenie tutaj, hops, w ten sposób. Zauważ, co się tutaj dzieje. Nie biodro najpierw włącza się do pracy, czyli nie mam tego izolowanego ruchu w biodrze na początku, tylko jest od razu cała siła przechodzi na kolano. Kolano jest mniejszym stawem od stawu biodrowego, nie jest przystosowane do tak dużych sił ścinających, kompresyjnych w tym momencie. Tak? To biodro jest przystosowane do przejmowania całej tej siły, czyli wykonując na początku tutaj ten ruch, przenoszę całą siłę właśnie z tego przysiadu, większość z tej siły na duży, masywny staw biodrowy, który jest do tego stworzony. Jeżeli wykonam przysiad w ten sposób, najbardziej będzie obciążone kolano i kolano w końcu ulegnie zniszczeniu. Zatem przejdźmy teraz do martwego ciągu. Martwy ciąg również powinien się rozpoczynać tutaj od zgięcia w biodrze. Ops, czy mam to? I zachowując naturalne, pozostałe bezpieczne dla Ciebie krzywizny kręgosłupa, schodzisz w dół. Tak? Niestety wielu z nas, wiele osób za bardzo skupia się na klatce, za bardzo skupia się na tym, żeby zejść tutaj nisko, na tym, żeby podnieść przedmiot z ziemi i wykonuje to w ten sposób. Hops, tu. Przede wszystkim skupiając się na tym. Tak? Teraz bardzo często wypłycają właśnie lordozę lędźwiową, bardzo często pogłębiają kifozę piersiową. W skrajnych przypadkach wygląda to nawet w ten sposób. Nie jest to poprawna technika, znowu zauważcie, przede wszystkim powinien ten wzorzec ruchowy rozpoczynać się tutaj od izolowanego zgięcia w biodrze. Jeżeli wykonasz to w ten niepoprawny sposób, czyli przede wszystkim tutaj będziesz się skupiał na tym, żeby zejść w dół klatką piersiową, powiększysz dźwignię, będzie bardzo obciążony odcinek lędźwiowy, będą niepoprawne krzywizny, krążki,
będą ustawione w niepoprawny sposób, będzie działała na niej ogromna siła, będzie zagrożone, będzie możliwość przemieszczania się jądra miażdżystego i znowu wypukliny, przepukliny, bolące plety. Przede wszystkim mówię tutaj, odcinek kędźwiowy jest bardzo w tym momencie narażony. Nigdy w ten sposób nie wykonujcie martwego ciągu. Czyli przede wszystkim, jeszcze raz, izolowany ruch w biodrze i od tego izolowanego ruchu w biodrze wychodzimy do kolejnych wzorców ruchowych, czyli przysiad martwy ciąg. Są jeszcze dwie ważne rzeczy, o których decyduje właśnie kolejność rozpoczynania przysiadu i martwego ciągu i izolowany ruch w biodrze. Jeżeli rozpoczynasz i przysiad, i martwy ciąg od tutaj tego izolowanego ruchu w biodrze, zapewnisz organizmowi poprawną stabilizację centralną. I to już nie tylko chodzi o ćwiczenia siłowe gdzieś tam na siłowni, ale czynności dnia codziennego, tak jak na przykład podnoszenie jakiegoś pudełka, nie wiem, podnoszenie czegokolwiek ziemi, jakiegoś ciężaru. Wykonując to poprawnie i zachowując naturalne, bezpieczne krzywizny kręgosłupa, jesteś w stanie zapewnić stabilizację centralną. Jeżeli tego nie zrobisz, nie ma stabilizacji centralnej. Stabilizacja centralna jest tak jakby taką podstawą, takim czymś, na której budujemy kolejne rzeczy. Jeżeli jej nie ma, całość się rozsypuje, nie licz na bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń siłowych, tudzież bezpieczeństwo życia w takim dniu codziennym. Jest jeszcze kolejna rzecz. Wykonując ten ruch tutaj, wykonując izolowany ruch w biodrze, od niego rozpoczynając przysiad martwy ciąg, przenosisz obciążenia na tylną taśmę. I teraz jeżeli ja wykonam przysiad w ten sposób, tak, czyli w tym momencie kolano jest dosyć mocno obciążone, nie pracuje tak jak powinien pracować w tym ćwiczeniu, pośladek kulszowo-goleniowy. Jeżeli wykonasz ten izolowany ruch na początku, obciążasz tylną taśmę i pośladki będą wykonywały zdecydowanie większą pracę. A pośladki, tak jak wiecie, jest to zmora dzisiejszych czasów, po prostu mamy je totalnie rozpieprzone, one po prostu u większości ludzi nie działają. Niedziałający pośladek to jest lawina innych problemów i po prostu organizm się sypie, tak? Czyli brak stabilizacji centralnej, słabo działający pośladek, koniec, organizm po prostu jest totalnym wrakiem, za chwilę się wszystko posypie. I teraz jest to dowód na to, jak ważne jest zwrócenie uwagi właśnie na ten izolowany ruch w biodrze na samym początku wykonywania tych wzorców ruchowych. Chcesz nauczyć się wykonywać poprawne, izolowane zgięcie w stawie biodrowym? Oglądaj dalszą część tego materiału. Zacznijmy od klęku podpartego. Zauważcie, że kąt w biodrze jest 90 stopni. Tutaj dłoń jest pod stawem ramiennym. W tym ćwiczeniu wykorzystamy sobie coś takiego jak trzonek odmiotły, mopa. Na pewno macie w domu coś takiego. I teraz przykładacie ten trzonek do tułowia. Zauważcie, że są trzy punkty styczności. Pierwszy punkt styczności to jest potylica, drugi punkt styczności to jest kifoza piersiowa, szczyt kifozy piersiowej i trzeci punkt styczności, tutaj macie kość krzyżową i właśnie to jest ten punkt. I teraz w tym ustawieniu to właśnie jest naturalna krzywizna, lordoza tutaj lędźwiowa, jest naturalna kifoza, wszystko jest w porządku, głowa jest przedłużeniem tułowia, wszystko jest ok. I teraz zaczniemy wykonywać sobie zgięcie biodrze w ten sposób, czyli przenosicie tyłek do tyłu i do dołu i wracamy. Ops. W tym ruchu zachowujecie cały czas trzy punkty podparcia. Musimy nauczyć swój mózg tak naprawdę rozumienia, co się dzieje z miednicą, co się dzieje z krzywiznami kręgosłupa przy zmianie kąta w biodrze. I tutaj widać trzy punkty styczności są zachowane. Jeżeli na przykład w tym momencie, okay, dobra, teraz spróbujmy się troszeczkę podwinąć miednicę i schodzić w dół. Zauważcie, co się dzieje. Tutaj tego punktu już nie ma, tak? Czyli mamy w tym momencie tylko dwa punkty styczności. Ok, popraw miednicę. Przechodzimy troszeczkę do przodu. Podwinanie. Super. Fajnie. I teraz, jeżeli można to zrobić jeszcze w inny sposób, czyli powiększyć kifozę, czyli wykonać ten ruch, ok, i schodzisz. Widzicie, że w tym momencie straciliśmy tutaj ten punkt na potylicy. Ok, popraw. Fajnie. Progresją tego ćwiczenia będzie oderwanie jednej ręki, czyli wykonujemy zgięcie w ramieniu, prawa rączka, nowina, i schodzimy jeszcze raz, jest zgięcie w biodrze, znowu tyłek, tył i dół. I teraz spróbuję, o właśnie, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Teraz ta część ciała, prawe ramię, zaczyna mi opadać tutaj bardziej w kierunku ziemi, czyli to będzie świadczyło o waszej kiepskiej stabilizacji antyrotacyjnej. Tutaj trzeba zadziałać w ten sposób, żeby cały czas była jedna płaszczyzna. No i jeszcze raz.
W ten sposób wykonujcie to ćwiczenie. Progresją tego ćwiczenia będzie wykonanie go w pozycji stojącej. Znowu, czanek odmiotem oka, te same zasady. Przykładamy potylica, szczyt kifozy piersiowej, kość krzyżowa, ładna pozycja i robimy izolowane zgięcia biodra. I kontrolujecie. Uczycie wasz mózg tego, co się dzieje z tego zupem. Tu widać, tracimy już punkt styczności kifozia piersiowej. Fajnie. Jeżeli coś się będzie działo, teraz schodzisz, ok? Pogłąb kifozy. O właśnie. W tym momencie utrata tego punktu znowu świadczy o tym, że łopatki mi podjechały do góry, pogłębiła się kifoza, nastąpiło to zamknięcie klatki piersiowej. Okay. Jeżeli w tym momencie przechodzisz do tyłu pochylenia, stanie się coś takiego, czyli tracę ten punkt, no to najpewniej albo mam na przykład przykurczone kurczowo-goleniowe, coś tutaj się stało nie tak z miednicą, ona poszła mi do tyłu pochylenia i wykłóciła się lordoza, naturalna lordoza lędźwiowa. W ten sposób tego nie wykonujcie. Dzięki Polina. To ćwiczenie możecie też wykonać samemu, jeżeli nie macie partnera. W ten sposób przykładacie sobie drążek, obs, 3 punkty podparcia, taka sama zasada i kontrolujecie to, co się dzieje z waszym ciałem, z tymi 3 punktami podparcia. Jeżeli nauczycie się kontrolować waszą miednicę, wasz kręgosłup, będziecie w bezpieczny sposób wykonywać ćwiczenia, może będziecie mogli się czuć bezpiecznie, podnosząc przedmioty, funkcjonując każdego dnia w życiu codziennym. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał, to czego się dowiedzieliście, pozwoli wam wykonywać trening bezpiecznie i bardziej efektywnie. Pamiętajcie, ustawienie miednicy, kręgosłupa, umiejętność zapanowania nad tymi strukturami, umiejętność wyizolowania tego ruchu w biodrze jest równie ważna, może nie tak samo ważna, ale jest to jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o wasze ciało i to, co z nim robicie. Podobnie jak oddychanie, napinanie mięśni brzucha. Tak? Czyli mamy taką grupę rzeczy, podstawę, których się musicie nauczyć na początku, rozpoczynając jakikolwiek trening. Jeżeli to opanujecie, możemy iść dalej, tak? Ale to jest konieczne takie coś, co powinno już być na samym początku. Więc zwróćcie na to uwagę, trenujcie, myślcie, uczcie swój mózg kontrolować te wszystkie struktury. Dzięki za dzisiaj, powodzenia.